przyszliśmy dzisiaj do Walmartu kupić Hani już część prezentów, ale nie mogę tu nie wejść, bo to jest świąteczna część sklepu i tu już leci nawet muzyka świąteczna. No i pokażę wam, jak to wygląda, jak tu wyglądają święta. No wiem, uwaga. Świąteczna muzyka była na tyle głośna, że muszę wam dograć tutaj głos. To jest chyba 31 października, bo 30 października, czyli dzień przed Halloween, już wszystko było na tyłach sklepu powystawiane, potem to wszystko będzie przeniesione na bardziej bliżej centrum. Słuchajcie, tam po prostu było wszystko już. Wszystko począwszy od ozdób, bombki, właśnie skrzynki na listy, zestawy przeróżne. Tutaj zobaczycie na dole, za chwilę wam pokażę sukienki na, u nas są one mniej popularne. Piękne były te wieńce na drzwi. Bombek po prostu, zatrzęsienie, różne rodzaje. O, zobaczcie, to są takie sukienki. U nas są one mniej popularne, tylko wam tu pokazuję zdjęcie, jak to wygląda. Tych sukienek tam będzie później dużo, dużo więcej. Także, no ja chodziłam po prostu i wzdychałam, bo co chwilę coś nowego, co chwilę coś ładniejszego, jedno ładniejsze od drugiego. Także po kolei, tutaj jakieś poduchy, mówię, zestawy bombek, jakieś obrazki na ścianie. Tutaj tych sukienek jest, widzicie, więcej, więcej wzorów. Oj, sorry, tutaj oczywiście skupiałam się na sukience, a nie na was. Przepraszam. Także fajne te sukienki są. U nas chyba to jest niepopularne, także ja sobie taką sukienkę sprawię. Przepiękne tam te poinsecje. Dopiero teraz oczywiście jak oglądam z wami, to widzę dużo więcej rzeczy. Te bombki to po prostu było jakieś, to coś nieprawdopodobne. No, tam było wszystko po prostu. Zwierzaczki, niezwierzaczki, domki, jakieś kawałki, kawałki lasu. Dużo było właśnie takich zapinek, o jak ta. Na taki, o widzicie, ten metalowy, taką przypinkę, to się przypina tak jakby, nie wiem, do choinki się tak do listków przypina. Znowu sukienka kolejna, śliczna. No tych sukienek to było sporo. Widać, czy to jest taki ich. O, i tu jest, zobaczcie, sowę. No zobaczcie, jak ona jest, sorry. Zobaczcie, jak ona jest słodka. No jak żywa prawie. Worki, skarpety na Mikołaje. Ja też się już rozglądam ze skarpetami, bo mamy też tutaj kominek, więc oczywiście skarpety muszą być. Ile zwierzątek tam było, takich drewnianych elementów. No tutaj te bombki to po prostu, no wszystko, wszystko. Ja wzięłam parę do ręki, żeby wam pokazać z bliska, ale o, jedna mi tu nawet spadła, tak nie zauważyłam. O, to też takie przypinki metalowe właśnie. No rewelacyjne rzeczy, no rewelacyjne. A widzicie tą przyczepę tam z prawej? Tu samochód, tam sobie taka przyczepa, nawet nie widziałam jej. O, ja pierdziele czad. Oh! Ja się już obawiam po prostu. Ja myślę, że Dawid będzie musiał zamknąć mnie w domu, nie wypuszczać w świątecznym czasie, bo to może się źle skończyć. No powrotem piesek, no masakra. Patrzcie, choineczki, tam te samochodziki właśnie. Tu były małe choinki, tu były jakieś zestawy takich właśnie, parę sztuk kokardek. Zobaczcie, jakie słodkie. To chyba były z lewej te. Te, co wylatają po drzewach, wiórki. No, maleńkie samochodziki z tymi choineczkami. Taki symbol ich widzę u nich. To jakieś małe, aha, małe spódniczki do małych choineczek. Tak, śliskie kolory. Też to u nich jest modne, u nas chyba jeszcze bardzo nie. Piękne te kokardy były porobione. No może wszystko sobie tak, wiecie, zrobić w jednym stylu, czyli choinka ubrana tak jak stół na przykład bożonarodzeniowy. Musiałam to sprzątać. A coś tam spadło? Piękne takie podpisane właśnie dla każdego członka rodziny bombki. Różnymi sentencjami. Za chwilę będą takie fajne, puste, ja wam pokażę. O, sometimes I open my mouth. To jest świetny tekst, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale musicie sobie to przetłumaczyć. O, tutaj jest bardzo fajny ten, właśnie wypełniony takimi dużym śniegiem i takimi rzeczami. No, dla chłopca no i dla dziewczynki się rodzą. Zestawów oczywiście, no wiadomo, no to tego jest full, ale to wszędzie już tego jest full, u nas też w Polsce tego jest bardzo dużo, więc tam to tym bardziej. Pojedyncze bombki, można sobie kupić, zobaczcie, jakie fajne wzory mają. Właśnie u nas chyba tego jest jeszcze trochę mniej. Albo są dużo droższe, tutaj są takie naprawdę te ceny przystępne, tam nie całego dolara za taką bombeczkę. I to jest takie plastikowe, więc też się to raczej nie poniszczy tak szybko.
No, takie słodkie są. Kawałek torcika. Fajne. Wszystko bling bling. To były wieńce. Jakie to one były piękne. Tak piękne. I słuchajcie, tam po 20 dolarów na to. To ja było na 20 zł dać za to. To nie opłaca się robić. Przepiękne były te wieńce. Ja pewnie będę chciała kupić, chociaż pewnie nie będę mogła tego wziąć do Polski, co mnie doprowadza do szału. No ale no tak cudowne. Na drzwi czy tam. O. Widzę kupę materiałów jakiś jest, teraz dopiero to widzę. Nawet nie wiem, po co te materiały były. Stążek przeróżnych. No, po prostu wszystko. O, tutaj już pokażę wam wystawę sztucznych choinek. I nawet nie są takie drogie, ja specjalnie spojrzałam, bo... No bo chciałabym mieć tu też choinkę u siebie, jakby nie było. Ta lampka jest cudowna, zobaczcie. Latarnia, nie lampka. Z tyłu dmuchane Mikołaje. Zobaczcie, jakie to jest fantastyczne. No przecież jak ja bym miała dom, to na pewno bym miała na święta taką skrzynkę na listy. Nawet jakby była droga, to bym zbierała cały rok. No, 35 dolarów. Naprawdę to nie jest drogo. Oczywiście jak na amerykańskie warunki, tak? Biorąc pod uwagę, że zarabiacie tutaj, a nie w Polsce. Oczywiste. Te latarenki były śliczne. Także nie takie drogie te choinki są u nich. Na pewno tańsze niż u nas. U nas choinka za 35 zł, to raczej się nie kupi takiej dużej. Znowu kolejna ściana, tym razem torebki i różne inne rzeczy do pakowania. Ojej, no przepiękne to były rzeczy, przepiękne. Ja tak wiecie, szybko tak leciałam, bo Grinch, bo nie miałam za bardzo czasu, to w ogóle przypadkiem trafiłam, byłam na zakupach, ale no nie mogłam tu nie wejść. Mówię, Hanka, szybko nagramy cokolwiek. To były zestawy kart świątecznych, tak mi się tak wydaje, chociaż nie pamiętam dokładnie, ale tak mi się wydaje, że to były kartki... Sending Warmer Thoughts, no. No, wielkie z kopertami, całe pudło i to kosztowało chyba 10 dolarów, także w ogóle żadne pieniądze. Popatrzcie, ile tego jest. Ile tych wzorów. 5 dolarów. Niektóre widzę. Ja wiecie, ja się kręciłam po prostu jak takie gówno w szeremblu, bo po prostu, gdzie nie spojrzałam, to chciałam pokazać. Tu były takie ozdoby właśnie z tych takich dziwnych czegoś. Gdyby sobie, nie wiem, do ogródka postawić, czy gdzieś, no nie wiem. Ale takie na dwór. Alka zapakowała się w sanie. Takie na dwór, wiesz, które są, nie zniszczy się, nie zniszczy tam jakiś deszcz czy śnieg. Mogą gdzieś stać w trawie. Tu były naklejki na prezenty. Całe zestawy, też przepiękne te zestawy. Takie tutaj, takie jakby w trochę w retro stylu, no cudne, po prostu cudowne. Popatrzcie, ile tego jest, tam jest wiele tego rodzaju, wiele kolorów. Ja nie wiem, ja bym spędziła tam przynajmniej pół dnia, żeby chociaż wybrać, co potrzebuję do obsługi święta, co dopiero do obstawy święta, co dopiero do prezenty i inne rzeczy. To czubki na choinkę, wszelkiej maści, aniołki, nie aniołki. Te czapy takie fajne, zobaczcie, można taką czapę na środku choinki postawić. Tutaj są ozdoby już takie z ich drużyny baseballowej. To jest telewizor w ogóle. Ja nie wierzę, po prostu to były cudne te rzeczy były. To są takie rzeczy właśnie typowo ozdobione tym ich emblematami z tej ich drużyny. Rozrobak. To jest Arkansas właśnie, no nie wiem, czy z litery roku, czy z... nie wiem. No ale w każdym razie Arkansas. O, moja Hanka robi tę choinkę. A tu jakaś inna jeszcze chyba drużyna była. W takich błękitnych barwach, nie wiem, czy to Cowboys. Nie wiem, orientuję się. No ale też dla takich fanów sportu sporo się znajdzie rzeczy. No i kule śnieżne, ja uwielbiam kule śnieżne. Tym bardziej jak jest jakiś widoczek w środku, to po prostu uwielbiam. Chyba jak Mikołaj, obczaja, grzeczne i niegrzeczne dzieci. Kupę takich właśnie ozdób grających, świecących. O, moja Hania dalej się lubi. No, czekaj jeszcze raz. Ja już coś potem, taki kolejny pomysł. Także takie świąteczne właśnie domki, świecące. A tu w ogóle mi się skojarzyło z Harrym Potterem. Malutkie, większe, tutaj są też takie na choinkę. O matko, no po prostu mnóstwo. Oho, Hania wymyśliła. O Jezus. No, małe Walmarty, no to już w ogóle było przegięcie, nie? Małe, świąteczne Walmarty.
A tu w ogóle był cały taki, możecie całe miasteczko zrobić. Widzicie, tu jest greenhouse, tutaj są, no za chwilę pokażę wam sklepy. Można jakby zbudować całe takie miasteczko świąteczne. Nie wiem, czy ja to pokazałam, ale to chyba pokazywałam. O, zaraz wam pokażę, zobaczcie. Coffee shop, tacos, tutaj jakiś restaurant, mówię, restaurant, pralnia. No widzicie, wszystko podpisane, jakiś sklep z kwiatami. Także można stworzyć cały taki właśnie ulicę, powiedzmy, świąteczną, po prostu. No mówię, co byście sobie tylko nie zachcieli, to możecie tam kupić. Naprawdę te ceny są bardzo przystępne, bardzo przystępne. Taki domek kosztował na przykład, nie wiem, $1.5. Kolejna porcja skarpet, czapek mikołajowych. A tutaj była ściana z takimi obrazkami. Nie wiem, co teraz sobie śpiewa czy coś. Ale no przepiękne, ja pierdziulę. Takie trójwymiarowe, to chciałam właśnie pokazać ten trójwymiar z boku. No to było coś pięknego. Merry Christmas? A ja wiem, że tu nie będzie dźwięku, więc się wydurnia. Przepiękne były te obrazki. Dalszy ciąg. A tutaj, słuchajcie, pokażę wam grające takie... grające co? Jak to się nazywają? Pozytywki, o, no przyszło mi, pozytywki takie. Tutaj oprócz nie mogę pójść o muzyczkę, bo tak jak mówię, w tle cały czas gra muzyka Walmartu, taka świąteczna, ale można było każdy sobie przetestować. I tam było coś takie tym, 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 i tego typu melodyjki. No ale super, zaraz wam kilka rzeczy pokażę, jak się tam poruszają. Tutaj myślałam, że tego się nie da wyłączyć, więc czekałam, aż tam to się wyłączą, ale oczywiście moje dziecko wpadło na to, że przecież to się wyłącza i włącza, więc... Pokażę wam kilka tych grających. Tutaj taka płyta. Tutaj jakiś, no, w theme parku. Jakaś zjeżdżalnia. Jakby tu kilka wam pokażę. No to też. To całe miasteczko świąteczne. To już ostatnia alejka była. Tak jak mówię, to było zupełnym przypadkiem to nagrane, także na pewno jeszcze jakiś filmik ze świętami w sklepach w Stanach się pojawi, natomiast my już będziemy się teraz żegnać. Hania za chwilę tu będzie marudzić, żeby już iść do domu, bo ona sobie już kupiła grę urodzinową i już chciała ją przetestować. A na koniec taniec z Mikołajem. Strike the harp and join the chorus, fa la 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 la.